Cześć, witam was. A, tło nie zmieni. Ej, tło, gdzie jest? Co za blamasz? O, od razu. Wchodzę tu tło. O, od razu lepiej. WTF! Cześć! Witam was, moje fany, w kolejnym odcinku na moim kanale, kanale WTF Kloc, gdzie testujemy nie tylko podróbki najsławniejszego duńskiego producenta klocków, ale i alternatywy do tychże. I moi drodzy, jesteśmy tu dzisiaj, by tak sobie trochę ten 2020 podsumować, który dla mnie prywatnie był bardzo dobrym rokiem, dlatego kanału uważam, że również. Największa w topa, jaka tu była, to chyba jednak klock... WTF City. Ale trochę dlaczego tak się działo, mówiłem się na swoim bazowym kanale. Czemu tak się działo dziwnie z tymi filmami u mnie w 2020? Ale na 2021 obiecuję poprawę. Lada sekunda, trzeci sezon WTF City, prawda? Wrócił też dobry format, znany format z tego kanału, chociaż nie do końca przeze mnie niedocenione na zasadzie trudne klocki. Obiecuję, że będą częściej. Co jeszcze, moi drodzy, w tym roku będzie częściej? Filmiki! Tak jest, moi drodzy, bardzo ważna zmiana następuje. Po pierwsze, będę się starał, bo różnie z tym bywa, ale w tym roku naprawdę chciałbym mocny nacisk położyć na ten kanał, bo wiecie co? Technicznie rzecz biorąc, to jest mój, bo mam trzy kanały, jak wiecie, to jest mój najlepszy kanał. W sensie, jakby wziąć statystyki z mojego bazowego kanału, bo gaming na bok, bo gaming słabo, ale z mojego bazowego kanału i tego, i zestawić je, i na przykład, że wiecie, że po dwóch latach na bazowym miałem tyle cyfr, a tu mam tyle, to jest WTF, a to bazowy, to w WTF-ie mam tyle, a tu tyle cyfr, zarobki są tyle, a tu tyle cyfr, w sensie, w stosunku do mojego bazowego kanału ten się rozwija najlepiej, a jednocześnie chyba jest przeze mnie najmniej dopieszczany i chyba pora to zmienić, moi drodzy, co myślicie? Także na pewno zmienia się to, że wchodzą trzy filmiki, moi drodzy. Chciałbym robić trzy filmiki tygodniowo, zwiększamy. Przy czym nie będą to tylko i wyłącznie recenzje, ponieważ chciałbym, by w tygodniu były dwie recenzje plus jeden film dodatkowy. Jeden film dodatkowy, czyli jakaś publicystyka. Czyli na przykład, wiecie, klocki kontra coś, porównujemy Lego do tego. W sensie, czyli będą dwie recenzje i jeden filmik jakiś. Przy czym może być, czasem będzie częściej ta publicystyka, albo będzie na przykład jedna recenzja, jedna publicystyka i jeden jakiś serial, jedno jakieś wydarzenie filmowe, jedna jakaś komedia, parodia i tak dalej. Uważam, że ten kanał na to zasługuje i wy mi też to non-stop pokazujecie swoimi lajkami, cyferkami oraz subskrypcjami. I widzicie teraz, że opłaca się takie rzeczy dawać, no bo właśnie, jeżeli ich jest więcej, to ja też bardziej dbam o kanał, więc jeżeli chcecie, by ten kanał jeszcze lepiej się rozwijał, to subskrypcję kliknijcie, koniecznie. Znaczy, to jest akurat tu. Bo mówię, to warunkuje, moi drodzy, ile ja robię filmów i jak się staram. I gdyby ten kanał miał 300 subskrypcji, to by się tak nie starał, to na pewno. Natomiast robię też to trochę z pasji, bo jednak coraz bardziej wciągają te chińskie klocki. I zostawiam tylko chińskie, bo ten rok stał wieloma ciekawymi recenzjami. Końcówka roku chociażby, Brick Trick od Trefla, moi drodzy. Świetna sprawa ceglana, która jeszcze wrócą. Cegłoklocki, bo naprawdę są interesujące, moi drodzy. Jeżeli nie wiecie, o czym mówię, to koniecznie nadróbcie teraz. Pojawiło się coraz więcej Kobi, tak jak mówiłem. Wiem, Titanic z Kobi, nie pytajcie mnie o Titanica z Kobi. Wejdzie, lada sekunda, już naprawdę lada sekunda wejdzie jego recenzja. Moi drodzy, wejdą jakieś topki, będą wchodziły nowe rzeczy. Mówię, po prostu czas dopieścić ten kanał na tak, jak zasługuje tani chiński kloc. Ale nie tylko tani chiński kloc, bo dobre klocki przecież też tutaj mają swoje miejsce, mają nawet prawie swoje miasto. Playmobil City i Kobi City, no nieważne, moi drodzy. Tak czy siak, bardzo chciałbym jeszcze bardziej dopisać ten kanał, więc po pierwsze, wchodzimy z trzema filmikami, chociaż nie trzymajcie się tego tak sztywno, jak tam wiecie, jeden tydzień czy dwa, wrzucę dwa filmiki z braku czasu, no to po prostu tak będzie. Natomiast chciałbym robić więcej publicystyki i tak dalej. I zmieniamy też godziny i dni publikacji. Teraz było, no, 90% filmów w środę i w niedzielę, a teraz jest wtorek, czwartek i sobota, moi drodzy. To są trzy dni, kiedy filmy będą wychodziły. I teraz tak, 14.30 będzie ten, 15.30 będzie gaming, 16.30 wtorek, czwartek, a
W sobotę jeszcze nie wiem, w sobotę nie myślałem, że są filmy, moi drodzy. Także w sobotę też jakoś będzie, będzie taka zmiana, także już nie o 18, trochę wcześniej i będę chciał bardzo dopieścić ten kanał. Wam bardzo chciałbym podziękować za zeszły rok, bo naprawdę, jeżeli chodzi o wyświetlenia, jestem z was dumny. Kanał, który ma 40% wyświetleń filmów, to jest naprawdę dobry kanał, szczególnie, że moje pozostałe dwa tak nie mają. A więc mówię, ja się czuję przez was dowartościowany i mam nadzieję, że teraz będzie tylko lepiej. Chciałbym wam podziękować, bo naprawdę ten rok był fajny, paczkami zasypujecie mnie non-stop z ciekawymi podróbkami. Cały czas też, jeżeli widzieliście gdzieś ciekawą podróbkę, gdzie, no nie oszukujmy się, można ją kupić na necie, bo jak wy mi piszecie, idź sobie tam do jakiegoś, nie wiem, sklepu, który jest w Warszawie, to ja tam nie pójdę, no bo jestem daleko od Warszawy. Więc jeżeli gdzieś na necie widzicie fajne podróbki, cały czas mi je wysyłajcie, ja będę starał się cały czas je testować, sprawdzać i tak dalej. W tym roku pojawił nam się, no można, myślę, tak powoli mówić, mesjasz klocków, czyli Enlightiny. Absolutnie klocki, które praktycznie mają tylko jedną wadę, przez którą nie są w stanie dorównać Lego. Jedną, jedyną, moi drodzy. Ale jesteśmy blisko, coraz bliżej znalezienia tego mesjasza klocków, które nam spokojnie są w stanie zastąpić Lego. Bo oczywiście, tak jest na przykład Kobi i tak dalej, których jest więcej. Szukamy cały czas w tym roku. Wiele fajnych klocków znaleźliśmy. Zresztą, ba, niedługo już będzie top 7 zestawu z 2020, który odkryłem, więc odkryłem. To będzie najlepszych zestawów. Będzie, mówię, dużo tej publicystyki. Chciałbym, by raz w tygodniu wpadała jakaś publicystyka. Jeszcze raz wam dziękuję. Mam nadzieję, że dzisiejszy film również wam przypadł do gustu. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, bym o tym wiedział, moi drodzy. No i mam nadzieję, widzimy się wkrótce w kolejnych filmach na tym kanale. Dzięki, że byliście. Bye!